Co roku Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje Tydzień Bibliotek, program promocji czytelnictwa i bibliotek. Ma on na celu podkreślenie roli czytania w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza oraz zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Dzieje się dużo. 14. edycja, tym razem pod hasłem Biblioteka oczywiście, co oznacza oczywisty wybór biblioteki jako instytucji kultury, w której przede wszystkim można wypożyczyć interesującą książkę, ale też skorzystać z bardzo ciekawych i mam nadzieję na wysokim poziomie imprez o charakterze kulturalno-edukacyjno-oświatowym. Tydzień Bibliotek w Miejskiej Książnicy rozpoczął się od rozstrzygnięcia drugiej edycji konkursu jednego wiersza skierowanego do uczniów miejskich zespołów szkół. Dostarczyliście nam, tak jak pani wie, to tutaj powiedziała, 20 wierszy, które były i długie, i krótkie, rymowane i bez rymów, pełne różnorodnych środków artystycznych, a także w estetycznej nieco formie. Nawet pojawiła się również jedna bajka w stylu oświeceniowego poety Ignacego Krasickiego. Jeśli chodzi o tematykę, to były to wiersze o świątecznym zamieszaniu przed Wielkanocą. Były podziękowania za los, refleksje filozoficzne i próba odpowiedzi na pytania o sens życia. Kilka utworów traktowało o pani Wiośnie, Widzistej sukience, a także utwory o zwykłym dniu ze wszystkimi codziennymi sprawami, jakie nas spotykają. Oczywiście nie brakowało strof o miłości, a jakże, która czasem, jak pisaliście, bywa narkotykiem, który zawraca w głowach wszystkim i tracimy przez nią zmysł. Pierwsze miejsce za wiersz Deszcz przyznano Sandrze Mielczarek z Miejskiego Zespołu Szkół nr 3. Podnieś głowę, zaczerpnij świeżego powietrza, skup się na dźwiękach. Słyszysz? Krople deszczu uderzają o asfalt. Skup się na widoku. Widzisz? Krople deszczu obmywają obumarłe drzewa, chcąc je uratować. Skup się na swoich uczuciach. Czujesz? Krople deszczu cię uzdrawiają. Zmywają kurz zalegający w twoim sercu i umyśle. Podnieś głowę. Usiadłam na parapecie na oknie, no i zaczął padać deszcz. No i tak jakoś same słowa zaczęły płynąć. Drugie miejsce zajęła Wiktoria Kędzielska z wierszem Dniem i Nocą z Miejskiego Zespołu Szkół nr 1. Życie gra dookoła. W środku i za oczami. Kula gazu toczona przez Boga nigdy nie zbacza z trasy. Wygląda najwdzięczniej, gdy dopiero wstaje. Mgła kładzie się na trawie i pokrywa ją kroplami, płacząc za przeżytym zmrokiem. Mój wiersz jest takim jakby literackim przyrównaniem życia i takich smutniejszych momentów, tych weselszych i mniej wesołych chwil, do dnia i nocy. Natomiast trzecie miejsce przyznano Julii Lesiak z Miejskiego Zespołu Szkół nr 3 za wiersz Autotomograf. Ból głowy nie do wytrzymania. Dudni trzeszczy warczy, rozsada czaszkę, wydłubuje oczy, rozrywa skronie. Napięcie. Czarna dziura, reset, nadal czarna dziura. Mój wiersz opowiada o codzienności, o moich codziennych jakby problemach, o codziennych smutkach związanych z bólem głowy. No postanowiłam, że napiszę taki wiersz, będzie najprościej po prostu opisać swoje codzienne dni. Komisja konkursowa wyróżniła również utwory Julii Jakubowskiej z Miejskiego Zespołu Szkół nr 1, Zofii Janik oraz Martyny Zarzyckiej, uczennic Szkoły Podstawowej nr 4. Laureaci i wyróżnienie otrzymali nagrody, natomiast każdy z uczestników konkursu odebrał pamiątkowy dyplom i książkę Mała Antologia Poezji Ziemi Wieluńskiej. Rozstrzygnięcie konkursu uświetnił występ uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej 1 stopnia w Wieluniu.